Ruszamy z sobotnimi meczami ćwierćfinałowymi. Anglia-Szwajcaria kontra Holandia-Turcja. Typujemy dzisiaj razem z Lewonem, a ja, zanim przejdziemy do typów, apeluję. Uważajcie ze słońcem, bo jeśli nie, to będziecie mieli tak spalone czoło, jak ja na filmiku. Lewon, oddaję Tobie głos. A teraz możemy przejść do typów, a pierwszy mecz będzie to Anglia kontra Szwajcaria. No słuchajcie, Anglia co przepycha kolanem wszystkie te mecze, to coś niesamowitego. Natomiast zmierzą się teraz z naprawdę bardzo dobrym rywalem, jakim jest Szwajcaria. Szwajcaria no, pyknęła tych Włochów z dużą łatwością. Ja miałem wrażenie, że w ogóle oni grali na 60-70%. Oni tam nawet z siebie maksa nie dali, a i tak na bardzo dużym luzie pokonali Italię. No po prostu wzięli makaron, spaghetti, połamali im przed oczami, rzucili pizzą, nie wiem, o ścianę, ketchup dodali do tej pizzy. No normalnie ja na nasa położył jeszcze na wierzchu. No dramat totalny, jeśli chodzi o reprezentację Włoch. Ja się trochę zawiodłem, bo trochę im kibicowałem, ale z drugiej strony wiedziałem, że to wcześniej czy później się tak skończy. No i tutaj gram trochę ryzykownie moim zdaniem, bo gram na awans Szwajcarii, ale kurs jest atrakcyjny, bo aż 2,40. No ale jestem świadom tego, że to wszystko może iść do śmietnika z racji tego, że Anglia po prostu indywidualnie ma tak jakościowych piłkarzy, że taki Jude Bellingham po fatalnym meczu w 95 minucie może ci z przewrotki strzelić bramkę. Ale z tą twoją Szwajcarią to jeszcze tylko powiem, bo Anglicy wyglądają na tak zajechanych, że ten jakby proces odpalania to może już się nie udać, tak mi się wydaje, bo tak jak widzieliście, jak wygląda Kyle Walker, Harry Kane, oni wszyscy w około 70 minucie już boczki, głowy spuszczone, nie wyglądają na dobrze przygotowani fizycznie. To prawda. Aczkolwiek mówię, się nie zdziwię, jeśli Anglia przejdzie, przepchnie to ponownie kolanem. Natomiast na dany moment ja gram po prostu awans Szwajcarii z kursem 2,40. Fajny kurs w ogóle, ja myślałem, że on będzie około 2,10, coś takiego, a 2,40. I oczywiście gram to tym razem u bookmachera Superbet. A drugim moim zakładem w meczu Holandia-Turcja jest po prostu zwycięstwo Holandii z kursem 1,62. Nie będę tutaj kombinował. Turcja zagrała dobry mecz z Austrią, aczkolwiek trochę szczęścia też mieli. No, druga najszybsza bramka na Euro. Dwa gole Demiral. Ciekawe jaki kurs zresztą był na dwie bramki obrońcy, stopera. No, ale Turcja przepchała ten mecz. Można tak powiedzieć, ponieważ później jak Austria złapała wiatr w żagle, to no, przycisnęli ich mocno i de facto w ostatniej akcji meczu bramkarz Baumgartner chyba strzał. Tak. Nie widziałem takiej obrony mega dawno. Na deszczu z kozłem. Szacunek. To jest 1:100 mi się wydaje, nie? I akurat mu się trafiło. No, ale przeszli dalej. Co prawda wróci Çalhanoğlu, ale ja miałem wrażenie, że po prostu ta Turcja wykończona. Oni już tak maksa zrobili, myślę, że ponad stan. Fizycznie wyczerpani miałem wrażenie, że sama Holendrzy z dużym zapasem i na luzie pokonali tą Rumunię 3-0. Bez większej spinki i napinki, także myślę, że lepiej wyglądająca Holandia, jeśli chodzi ogólnie o taką fizyczność, przygotowanie, no po prostu nie może rozjedzie, ale pokona Turcję na spokojnie. 1-0, 2-0, może 2-1, bo Turcja lubi strzelać takie nieoczekiwane bramki, że tak powiem. Kurs łączony tych dwóch moich zakładów wynosi około 3,88, czyli jeśli postawicie za 100 zł, to plus, minus, zwyciężycie 340. Myślę, że całkiem spoko opcja i takie zakłady, no realne moim zdaniem. A co ty, Mikołaj, zagrałeś na te mecze? To ja sobie zacznę od Holandia kontra Turcja, żeby tak dopowiedzieć to, co Lewon mówił. Ja obstawiam gola Cody'ego Gakpo, kurs 2,50, wysoki kurs, zważywszy na to, że Gakpo strzelał gola w trzech meczach na tym Euro, czyli tylko w jednym meczu gola nie strzelił. Trafił także z Polską, no i też z Rumunią wypadł świetnie. Najlepszy zawodnik holenderski na boisku zdecydowanie. Do tego gola dorzucił też asystę. A warto też podkreślić, że Gakpo jest liderem klasyfikacji strzelców, także walczy o tą prestiżową nagrodę. I co więcej, Turcja też w każdym meczu traci przynajmniej jedną bramkę. Ta defensywa zdecydowanie nie jest ich najmocniejszą stroną, więc na pewno Gakpo tych okazji będzie miał sporo. Kurcik spoko i też tutaj dopowiem, że nasze zakłady można połączyć i na przykład obstawić sobie, że Holandia wygra i Gakpo strzeli teraz z głowy. Nie powiem wam jaki kurs, ale myślę, że spokojnie
niecałe 4, 3,50, coś takiego będziecie mogli sobie z tego skleić. Z kolei Anglia kontra Szwajcaria. Ja obstawiam co najmniej 5 rzutów rożnych Anglików. Poza tym, że oni grają ohydnie, to całkiem dobrze i regularnie nabijają te rożne. Ze Słowacją nabili ich aż 9, ze Słowenią 6, więc te 5 ze Szwajcarią, która, tu podkreślę, w każdym meczu poza inauguracyjnym z Węgrami pozwalała swojemu rywalowi na wykonanie co najmniej 5 rzutów rożnych. Tutaj sobie Anglicy też te 5 kornerów powinni zrobić, zwłaszcza, że oni no, grają w sposób taki statyczny, te akcje często pchają skrzydłami, więc siłą rzeczy rzuty rożne wykonują. Łączny kurs moich typów około 4,30. Ja obstawiam u bookmachera Forbet, gdzie jeszcze dodatkowo, jeśli nie macie konta i założycie je z kodem FBVIP, otrzymacie promocyjny kurs 300 na co najmniej 2 odbiory Declana Rice'a w meczu Anglia-Szwajcaria, a tutaj podkreślę, że Rice w każdym meczu zdobywał co najmniej 2 odbiory, a szczegóły tej promocji oraz wszystkich innych promek na euro w linku pod filmikiem. Pamiętajcie także o lajkach, komentarzach oraz subskrypcji, ponieważ to pomaga rozwijać nasz kanał. Dziękujemy i do zobaczenia przy okazji meczów półfinałowych. Na razie.